Alech Barcewicz, witam i zapraszam. Dla jednych bogactwo i siła społeczeństw europejskich, dla innych plaga, która może doprowadzić do ich upadku. Rozmawiamy dziś o wielokulturowości. Czy kryzys migracyjny doprowadzi do rewizji polityki multikulturalizmu, która dominuje w Europie od kilku dziesięcioleci? Moimi gośćmi są publicysta Piotr Szumlewicz, witam. Witam. I Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy. Witam. Dzień dobry. Jak panowie oceniają obecną kondycję polityki multikulturowości? Krzysztof Bosak. Ja może pozwolę ocenić najpierw panu Piotrowi. Do Piotra Szublewicz. Będzie tylko negatywnie i właśnie to jest problem, że państwo nie potrafią. Ja jestem ciekaw pańskiej oceny multikulturalizmu, więc może pan zacznie. To znaczy przede wszystkim trzeba by sobie chyba powiedzieć, co to znaczy multikulti, jeżeli traktować to dosłownie, że to jest wielość kulturowa, wielość sposobów życia, wielość wyznań, wielość jakichś punktów odniesienia kluczowych dla naszego życia. No to można powiedzieć, że po prostu multikulti jest pewnym faktem. Wszystkie społeczeństwa współczesne praktycznie to są multikulti, być może, nie wiem, poza Arabią Saudyjską czy Koreą Północną, gdzie tam urzędowo się mówi, jak ludzie mają żyć. Więc pod tym względem pytanie jest o to, jak władza się zapatruje na to zróżnicowanie między poszczególnymi grupami w społeczeństwie. No i pod tym względem multikulti w Polsce na przykład no nie najlepiej funkcjonuje, dlatego że mamy obecnie ekipę rządzącą, która jednak chce narzucić społeczeństwu pewien jednolity wzorzec życia, co widać w polityce też medialnej, w polityce edukacyjnej. I pod tym względem wydaje mi się, że taki sprzeciw wobec multikulti no jest groźny po prostu dla znacznej części społeczeństwa i to, co też państwo z Ruchu Narodowego często mówią, że źle się dzieje, że nie wiem, że ludzie w różny sposób postrzegają świat. No to jest zagrożenie dla Polski, bo przecież Polska jest świetnym potędem wcieleniem multikulti. No, jeżeli się przyjrzymy na przykład, jak chodzi o osoby praktykujących katolików, to oni są dzisiaj mniejszością. Więc jeżeli mielibyśmy mieć jednolite społeczeństwo, w którym większość narzuca mniejszości, jak ma żyć, no to dzisiaj również praktykujący katolicy są w mniejszości, nie mówiąc o protestantach, o buddystach, o muzułmanach, o ateistach, agnostykach i tak dalej. Tudzież jak chodzi ostatnie zdanie o wzorzec życia, no to mamy na przykład ludzi, którzy żyją nie w tradycyjnych małżeństwach, ale mamy też singli, mamy też osoby, które nie wiem, żyją w jakichś innych układach, mamy osoby homoseksualne, mamy osoby w związkach partnerskich i wydaje mi się, że dobra polityka multikulti to jest taka polityka, która po prostu szanuje wielość społecznych sposobów samorealizacji. Oczywiście granicą jest tutaj, no nie wiem, krzywda, przemoc, represja. O granicach jeszcze porozmawiamy, Krzysztof Bosak, no właśnie, czy nie boi się pan, że tak bumerangiem specjalnie uderzy chciałem, to żeby pan Piotr wypowiedział pierwszy swoją ocenę, dlatego że zrobił dokładnie to, co jest najzupełniej symptomatyczne dla różnych nurtów lewicy, to znaczy całkowicie uciekł od problemu i próbował podmienić pojęcia. Oczywiście multikulturalizm nie polega na tym, że mamy wiele sposobów życia, dlatego że od okresu średniowiecza, kiedy ukształtowała się Europa w swoim kulturowym kształcie, zawsze mieliśmy wielość sposobów życia. Jest to naturalną cechą życia społecznego, że ludzie żyją w różny sposób, pełnią różne role społeczne, mają różne obyczaje. To jest zupełnie normalne. Multikulturalizm jako pewien ideologiczny postulat, który pojawił się w Polsce w zasadzie dopiero po II wojnie światowej, jest czymś zupełnie innym, a mianowicie jest podważeniem sensu tradycyjnej kultury europejskiej i rodzajem takiego kulturowego nihilizmu, to znaczy stwierdzeniem, że wszelkie pozaeuropejskie cywilizacje, pozaeuropejskie sposoby życia społecznego są warte tyle samo, co tradycyjna kultura europejska. A pan jest za tutaj hierarchią tych znaczy, kultur, tak? Ja jestem Europejczykiem, w związku z czym ja uważam, że europejski sposób życia ukształtowany przez setki lat, ukształtowany na gruncie chrześcijaństwa i tej różnorodności, jaką mieliśmy tutaj w Europie, uważam, że jest lepszym modelem niż modele wykształcone w Azji, w Afryce, na Dalekim Wschodzie. To jest dla mnie najzupełniej naturalne. No dobrze, uważam, że ta utrata wiary w sens własnych korzeni, do jakiej doszło na zachodzie Europy, jest przyczyną, dla której w tej chwili fundamentaliści muzułmańscy, terroryści, islamiści, o których pan nie wspomniał, a oni są głównym kontekstem naszej rozmowy przecież. No to nie wiem, dlaczego pan definiuje kontekst naszej rozmowy. Dlaczego oni czują się tak silni? Dlaczego się, panie Piotrze, mówi o kryzysie multikulturalizmu? Dlatego, że ludność napływowa muzułmańska... Jaka ludność muzułmańska? Wszyscy w tej chwili nie integruje kto się. Kto ma a co więcej, biali Europejczycy konwertują się na islam. Europejczycy. Kto ma dekretować, co to znaczy tradycyjna kultura europejska? Czy Brytyjczycy, którzy na przykład Londyńczycy, którzy w ostatnich wyborach wybrali muzułmanina,
Unia, to rozumiem, że to jest zdrada Europy i pan lepiej wie od społeczeństw europejskich, w co oni powinni wierzyć i jak oni powinni żyć. A jeżeli chodzi o multikulti, jeszcze tylko oddaję panu zaraz tylko jeszcze druga sprawa. Obecnie, jeżeli chodzi o to multikulti, największą społecznością migrancką w Unii Europejskiej są Polacy. I teraz pytanie, czy pan jest za tym, żeby było multikulti, żeby Brytyjczycy, którzy są protestantami, bardzo pro-LGBT, bo nawet konserwatywny burmistrz Londynu swego czasu, Johnson, walczył z homofobią w Londynie, bardzo ostro walczył zresztą. Czy Polacy mają dostosowywać się do wzorców brytyjskich, szwedzkich, również zepsute multikulti? Czy mamy się dostosowywać i porzucać naszą tradycyjną wiarę, nasz katolicyzm? Czy krótko mówiąc, bo jeżeli pan jest przeciwko multikulti, to w takim razie Polacy powinni wyszukać się swojej tożsamości, Sadiq tej, której pan tu przypisuje. Polacy w Wielkiej Brytanii. Znaczy, odpowiadając na pańskie pytanie, kto powinien określać, co jest tradycyjną kulturą europejską, to jest obowiązkiem każdego Europejczyka. Każdy Europejczyk, który nie ma nad tym refleksji, nie potrafi na to pytanie odpowiadać, jest już takim post-Europejczykiem, Europejczykiem wykorzenionym. To jestem Europejczykiem. Szacunek dla innych, wielość modeli życia, równość religii. No tak, jestem, tylko że ta wielość zawsze w Europie była w pewnych granicach. Na przykład, jeżeli muzułmanie dokonywali inwazji na Europę i chcieli narzucić swoje urządzenia społeczne, swoją władzę, o którym pan roku mówi, mamy XXI wiek. To się temu przeciwstawialiśmy, a w tej chwili mamy rodzaj takiej wielości, powiedziałbym, pełzającej rewolucji, bo jeżeli w częściach dzielnic narzucane jest prawo szariatu metodą faktów dokonanych, no w dużych zachodnich metropoliach. No w jakich, nie przepraszam, ale proszę nie powtarzać tych bajetek, to Jarosław Kaczyński, którego musiała prostować ambasada szwedzka. Nie słyszał pan na przykład o tym, że w tej chwili wprowadzono już niekoedukacyjne godziny na basenach w niektórych zachodnich miastach? Naprawdę, niech pan nie czyta wykop.pl, tylko troszeczkę poważniejsze media. Jeżeli chodzi o społeczeństwa zachodnie, jest korelacja między poziomem przemocy i poziomem ubóstwa. I tu jest problem. A nie poziom korelacji między na przykład liczbą muzułmanów, bo jak chodzi o muzułmanów, to w Wielkiej Brytanii jest około 5 milionów muzułmanów, w Niemczech około 4,5 i nie ma stwierdzenia korelacji między wyższym poziomem na przykład przestępczości i wyznaniem. Nie ma. Proszę pokazać konkretne wskaźniki korelacji między byciem muzułmaninem i byciem na przykład przestępcą, czy nie wiem, kradzeniem, gwałceniem, mordami. Nie ma zapewne korelacji pomiędzy ilością aktów terroru, a odsetkiem obywateli wyznania muzułmańskiego, którzy stanowią społeczne... No nie ma, generalnie nie ma. Nie, nie ma. Nie ma. Gdzie jest najwięcej zamachów, pana zdaniem? No, w zachodniej Europie, gdzie mamy duże mniejszości. Jaki odsetek muzułmańskie jest? Czyli na przykład, gdzie jest najwięcej ofiar, w jakim kraju? Gdzie... Nie ma pan wiedzy, myli się pan. Nie ma takiej korelacji, nie wiem, czy pan Ale w wie. W którym punkcie obecnie... się pomyliłem? Bo pan sugeruje, że najwięcej zamachów jest tam, gdzie jest najwięcej muzułmanów. No to w Szwecji jest, o ile pamiętam, najwyższe. Gdzie te zamachy w Szwecji? W Europie Zachodniej, w Szwecji, mamy mnóstwo aktów terroru. To pan wie coś więcej niż nawet media światowe. Z tego, co ja pamiętam statystykę, to w państwach muzułmańskich właśnie, w takich jak Syria i innych, jest najwięcej zamachów. Ale już w Syrii jest wojna akurat. Mieszka najwięcej muzułmanów. Jedno tylko zdanie chciałem powiedzieć, że obecnie jest mniej znacznie zamachów terrorystycznych niż w latach 70. i 80., a w latach 70., 80. te zamachy w ogóle nie miały kontekstu muzułmańskiego, a bardziej na przykład prawicowe zamachy terrorystyczne, niedawno była różnica w Bolonii. Prawicowe i lewicowe, najróżniejsze. Różne, były, ale nie muzułmańskie. Kiedy się wzięły zamachy terrorystyczne? Kiedy Amerykanie wkroczyli do krajów Bliskiego Wschodu, wtedy stworzyli de facto i sfinansowali Al-Kaidę. Amerykanie sfinansowali Al-Kaidę. Ale proszę naprawdę nie zakrzykiwać, bo więc to proszę nie zwalać na muzułmanów, których jest ponad miliard, bo równie dobrze można by zwalić na protestantów, bo wydali Breivika. No to jest zbiorowa odpowiedzialność, która jest bez sensu. Jest jeden. Kto oprócz Breivika? No na przykład czasie? Masowe zamachy terrorystyczne na kliniki aborcyjne w Stanach. Żeby w tej dyskusji była jakaś równowaga. W żadnym momencie nie twierdziłem tego, co pan mi insynuuje, czyli że muzułmanie jako całość są odpowiedzialni za zamachy terrorystyczne. Też proszę mnie nie łapać za słowa i budować korelacje pomiędzy odsetkiem muzułmanów a aktami terroru, nie, bo miałem na myśli, przykład, jeżeli chodzi o Szwecję, nie akty terroru, takie typowe zamachy terrorystyczne, ale akty kryminalne, które jeżeli już pan zbada, okaże się, że jest ich wiele i policja szwedzka ma ogromny problem z utrzymaniem porządku społecznego i zapobieganiem aktów kryminalnych, które mają podłoże w nieintegrujących się grupach. A pan wie, że w Polsce jest coraz więcej zamachów o podłożu rasowym ze strony skrajnej prawicy? Niech pan pozwoli. No właśnie statystyki policyjne nie bardzo to pokazują. No właśnie pokazują. Dokładnie radykalny wzrost przemocy na tle rasowym w Polsce. Oczywiście, że tak. Nie moja, tylko policji polskiej. Polecam wejść na stronę. Natomiast to, co jest najbardziej istotne,
To jest, żebyśmy jednak zamiast przerzucać się tymi pojedynczymi argumentami, uchwycili istotę Nie problemu. ma Moim zdaniem, argumentów. Spróbujmy. Moim zdaniem istota problemu sprowadza się do tego, jaki zakres różnorodności jesteśmy skłonni Brawo, zaakceptować. Okay. I jaki? Dlatego, że esencją tradycyjnej kultury europejskiej jest akceptowanie dużej różnorodności. My w średniowieczu Polsce różnie z tym bywało. Bywała ogromna różnorodność, większa niż dzisiaj, naprawdę. O tak, bardzo dużo. Także w Polsce. I jeżeli weźmiemy drugą Rzeczpospolitą, to możemy zobaczyć, że była ona państwem wielokulturowym, w tym sensie, że były w nim różne narodowości. Tylko niektórzy Żydów nie i miały lubili na pewien przykład, to zakres prawda. Swojej autonomii kulturalnej. Natomiast druga Rzeczpospolita nie była państwem, które równo uprawniała wszystkie kultury. A no współczesna dokładnie. Europa ma problem tam miały, z przyznaniem miały tego. Dobrze. No nie miały dobrze. I pan jest za tym, żeby mniejszości były dyskryminowane? A współczesna Europa ma problem z przyznaniem tego, iż na przykład nie wszystkie postulaty muzułmańskie są spełnione. Dopiero teraz się o tym mówi. Że ale konkretami. Czyli co? No na przykład ustanawianie co? Zasad szariatu, ale dopuszczanie. Dobrze. W Niemczech jest 4,5 miliona muzułmanów. Kto chce tam szariat wprowadzać? Konkretnie. W Niemczech mamy bardzo interesującą sytuację. Nie, ale konkretnie, czy dlatego, ktoś chce w Niemczech że szariat wprowadzać? Bzdury, nieprawda. Proszę nie używać nieprawdziwych skrótów myślowych. Niechże pan pozwoli. No pan długo mówi, zdanie. A nie odpowiada na konkretne pytania. No bo staram się straszy pan muzułmanami, straszy pan multikulti, a nie potrafi pan właśnie jednego konkretu wskazać. Mamy dużą wspólnotę muzułmanów z Turcji. Niemców pochodzenia tureckiego. Ja nie, ale ja nie jestem w stanie skończyć zdania, a to zdanie chcę pan skończyć. Mówi o czterech pozwólmy. W Niemczech mamy dużą wspólnotę muzułmanów z Turcji, a również mamy imamów w meczetach z Turcji, a w Turcji to nauczanie i ci imamowie są całkowicie poddani kontroli rządowej, tyle że tureckiej. Dotychczas model islamu w Niemczech opierał się na kontroli rządowej tureckiej meczetów tureckich, co do tego, jaki zakres islamu jest tam wyznawany. Dobrze. A więc jest ścisły, restrykcyjny model kontroli państwowej Brawo. Nad tym w to Niemczech. To teraz może zgódźmy się nie co ma do go jednego. Na przykład we Francji okay. albo w Anglii. Zgódźmy się i chcę wysunąć pewną tezę. To ale zgódźmy się tylko, teraz. Że Turcja to się w tej chwili zaczęła zgódźmy zmieniać. Się, to zgódźmmy się teraz. No Turcja się, rozumiem, się pan to podoba. Więc zgódźmy się, że granica multikulti jest nawoływanie do przemocy, jest ksenofobia, jest nienawiść i potępiajmy imamów, którzy zachęcają do przemocy i potępiajmy takiego kibolskiego księdza jak pan Międlar. I pełna zgoda, państwo powinno, i tu rozumiem, jesteśmy razem, cieszę się, że narodowcy wreszcie spojrzeli, ogarnęli się i przyznali, że trzeba po prostu walczyć z przemocą, z nawoływaniem do przemocy, ale z ksenofobią. Ksiądz zatrzymajmy pana Międlara, zatrzymajmy imamów, ale którzy zachęcają do przemocy. Ale ksiądz nawołuje do zniszczenia do przemocy, nie, tak, dokładnie, skupia zachęca do walki zbrojnej z muzułmanami na przykład. Redaktorze, nie skupiamy się na prymitywnych manipulacjach pana No pan Międlar jasno nawoływał do przemocy przecież. Nie, naprawdę nie skupiamy się na takich prymitywnych manipulacjach, skupiamy się nie, ale na konkretnie, temacie czy jest pan dyskusji. Przeciwko nawoływaniu do przemocy? Nie jest tak, że nawoływanie do przemocy jest tylko problemem. Problemem jest utrata wiary Europejczyków w sens ich własnej ale to jest kultury. Pana problem może, bo ludzie z tym nie mają problemu. W Czechach jest nie, 70% myślę, ateistów. Że jest ich pan nie jest Europejczycy odosobniony już w tej kwestii. Chwili przestają się bezpiecznie czuć w tak swoich pan sądzi? Pan kawiarniach. Lepiej. Na swoje, nie, no ja a dlaczego? A byłem, dlaczego? Czy dlatego, że ateizm ich atakuje? Czy dlatego, że LGBT ich atakuje? Atakują panie, ich fundamentaliści panie religijni. Naprawdę, to, że odmawia pan uznania rzeczywistości, nie sprawi, że ona zniknie. Powtarzam chciałbym apel. Wysunąć zgódźmy się, żeby walczyć z fundamentalizmami troszkę katolickim, zmieniając, protestanckim, zmieniając islamskim. Kierunek dyskusji, bowiem pan powiedział, że właśnie Londyn zagłosował na muzułmańskiego tak. Prawda, burmistrza. I, na człowieka, który przy okazji i będziemy jest muzułmaninem. Takich zjawisk mieć coraz więcej, no niewykluczone, że za 10 lat muzułmaninem będzie nowy prezydent Francji i tak dalej. Ale właśnie istnieje opinia, że polityka multikulturalizmu w niektórych krajach europejskich stała się dla polityków socjaldemokratycznym swoistym narzędziem do tworzenia lojalnego sobie elektoratu. To znaczy przyjmujemy, nie wiem, 1-2 miliony migrantów, dajemy im subwencje i po otrzymaniu przez nich obywatelstwa mamy wdzięcznych ale sobie wyborców. Tego to ja już zupełnie nie rozumiem. Generalnie rzecz, program radykalnego islamu to jest program, bym powiedział, taki bardzo restrykcyjny, antymultikulti. Tu narodowcy i na przykład ISIS podają sobie rękę, że jedni walczą z multikulti i drudzy. Imamowie, o których pan słusznie wspominał, zachęcają do jednolitego islamskiego czysto społeczeństwa, w którym wszelkie katolicyzmy, protestantyzmy, ateizmy są zwalczane. Natomiast obecny burmistrz Londynu
To jest, przypominam, polityk lewicy, zwolennik multikulti, który szanuje katolików, protestantów, ateistów i jest za tym, żeby wszystkich ich państwo i miasto Londyn tak samo ceniło. Ja się w pełni zgadzam z burmistrzem Londynu, niezależnie od tego, czy on byłby ateistą, buddystą czy katolikiem. I właśnie o to chodzi. W dobrze pojmowanym multikulti chodzi właśnie o szacunek dla przedstawicieli wszystkich sposobów życia, aby te sposoby życia nie wiązały się z przemocą wobec jakichś grup. Dlatego jestem zdecydowanym przeciwnikiem fundamentalistów islamskich, jestem zdecydowanym przeciwnikiem fundamentalistów katolickich, protestanckich i wszelkich innych, którzy chcieliby po prostu krzywdzić ludzi. Krzysztof Bosak, czy to jest to samo? To samo co? To samo. Fundamentalizm katolicki. Ale ja nie wiem w ogóle, o czym redaktor Szumlewicz mówi, także wie pan, dyskutować o wirtualnych problemach, to ja zostawiam ten czas Piotrowi Szumlewiczowi. Niech swój czas wypowiedzi poświęca na zmyślone zjawiska. Ale jakie zmyślone? Jest coraz więcej aktów przemocy w Polsce wobec migrantów i uchodźców. Uchodźców nie ma, migrantów póki co. No niestety, takie są fakty. Coraz częściej ludzie o prawicowych poglądach stosują przemoc. Tutaj pobicie jakiegoś, nie wiem, Pakistańczyka. Czy kogoś zabito? A to pobicia to są drobiazgi? Nie, no naprawdę nie możemy w ten sposób podchodzić. Tu ja protestuję. Manipulacja Piotra Szumlewicza polega na zbitce pojęciowej, to znaczy próbie kojarzenia ataków na osoby innej narodowości z katolicyzmem. Jest to oczywista manipulacja Piotra Szumlewicza wynikająca z... A Białystok? Terroryzowanie mieszkańców akademików ze względu na to, że mają różne kolory albo skóry. Albo mamy jakiś porządek w dyskusji, albo Piotr Szumlewicz nieustannie przerywa i pan przed chwilą powiedział, że temy się wypowiedzieć. Minuta. Czy w Białymstoku miał pan akty kryminalne wymierzone w osoby innej narodowości? Zastraszano ludzi. Gdzie został wykazany ich związek z Kościołem? Nie z Kościołem, no, ale ja mówię o pana środowisku, które ma się za katolickie, o tak zwanych narodowców. Czyli jest pan oszczercą, który atakuje religię katolicką? Czyli ONR nie ma nic wspólnego z katolicyzmem? Czyli jest pan nie wykazano żadnych związków ONR-u z jakimikolwiek aktami kryminalnymi. Może pana tam nie było, ale powtarzam panu, terroryzowano studentów, nie mogli wyjść z akademików. Czy pan by chciał siedzieć zamknięty w akademiku i chciałby się pan bać wyjść z obawy przed pobiciem? Jest pan po prostu oszczercą, który bazuje na niewiedzy pańskich sympatyków, rzucając oskarżenia na prawo i lewo i nie potrafiąc nigdy ich dowieść. Dlatego też nie ma pan szacunku w internecie ani wśród widzów. Jest pan traktowany co do szacunku w internecie i poza nim. Także proszę naprawdę powstrzymać się niech z tymi oszczerstwami. Niech pan daruje jakiś ad personam, że ja mam pana uznawać za pajaca. Nie ma pan argumentów. Co się działo w Białymstoku? W Białymstoku władze uczelni zgodziły się, że stan zagrożenia studentów o innym kolorze skóry jest tak duży ze strony pana politycznych kolegów, że ci ludzie obawiali się wyjść, a władze obawiały się wypuszczać tych ludzi z hotelu. Polityk I to platformy, nie jest pajacowanie, to jest po prostu polityk przemoc. Platformy skompromitował się tego typu oświadczeniem. A pobiciami przedstawicieli innych nacji, migrantów w Polsce też się skompromitowali politycy PO i gdzie był związek z katolicyzmem? Ja nie mówię z katolicyzmem, tylko ale z pana środowiskiem. Nie, ale pan go narodowców. A gdzie był związek w takim razie? Gdzie był Młodzież Wszechpolska. No to niech pan razie... posłucha księdza Międlara, z którym jak rozumiem się pan utożsamia. Zmienia który temat, nawoływał... wiecie pan to? No przepraszam, Międlar nie ma nic wspólnego z katolicyzmem? Z Białymstokiem. Powiedział pan o Białymstoku, próbując skończyć tak, to z były nawoływania do agresji. Niech pan wejdzie na profil swoich kolegów z ONR. Dobrze. Niech pan ja nie chcę kontynuować dyskusję na poziomie Piotra Szumlewicza, może bo jest po prostu agresywnym, zajadłym przytulnikiem katolicy. Zaczęła się tutaj zawody retoryczne. Ja proponuję podsumować na koniec, już nie przerywając sobie, panowie. Zaczęliśmy od kondycji. No to właśnie jaka przyszłość czeka multikulturalizm pojmowany, prawda, bardziej tradycyjnie, a współcześnie? Nie ma czegoś jak tradycyjnie pojmowany multikulturalizm, bo to jest wynik... Pan powiedział, że on funkcjonował, prawda? Nie, mieliśmy wielokulturowość. Wielokulturowość, czyli kultura europejska, która w pewnej swojej wielkoduszności akceptuje inne kultury, ludzi innych kultur, czy nurtów różnych narodowości, bo w ramach kultury europejskiej mamy wielość kultur narodowych, które wzajemnie są w stanie się akceptować w ramach jakichś mniejszości, enklaw, jako gości, jako imigrantów, jako uchodźców w najróżniejszych modelach, ale w ramach kultury europejskiej, jeżeli przyjeżdżał ktoś z zewnątrz, to albo dostosowywał się do zasad kultury europejskiej,
No albo był po prostu gościem, który zachował swoje obyczaje i wyjeżdżał egzotycznym przybyszem. W tej chwili to wszystko podważono i multikulturalizm jest podważeniem tego tradycyjnego standardu gościnności europejskiej i wewnętrznej różnorodności, ale przy zachowaniu standardu szacunku dla tradycyjnych wartości, szacunku dla siebie nawzajem, dla tej całej różnorodności. Czyli takiej nadrzędnej kultury europejskiej. Tak, tej nadrzędnej tradycyjnej kultury europejskiej. To zostało zanegowane przez lewackie pokolenie z roku 68, inspirowane marksizmem kulturowym, pogardą dla chrześcijaństwa, pogardą dla tradycyjnej kultury europejskiej. I to pokolenie w tej chwili już się zestarzało, ono rządzi w instytucjach europejskich, nie chce przyznać swojej racji. Rolą naszego pokolenia jest wypchnąć to pokolenie z instytucji, całkowicie uniezależnić się od jego opiniotwórczego, ideologicznego wpływu, gdzie właśnie w moich oczach jakby owocem tego wpływu jest taka formacja, jaką reprezentuje pan Piotr Szumlewicz. Skutkiem ubocznym właśnie bezwzględnej afirmacji multikulturalizmu stało się tolerowanie i folgowanie właśnie politycznemu islamowi, czego widzimy dziś smutne rezultaty. Czy ta polityka potrzebuje rewizji jakiejś wedle pana? Nikt nie folguje terrorystom, nikt nie akceptuje zamachów terrorystycznych, więc to jest trochę zmanipulowane pytanie. Natomiast wydaje mi się, że pan Krzysztof Bosak reprezentuje krzykliwą mniejszość, która rości sobie pretensje do tego, żeby reprezentować przez siebie zdefiniowaną kulturę europejską. Nikt już takiego modelu kultury europejskiej w Europie prawie nie chce. Nikt nie chce być częścią tej wizji narodów, którą proponuje pan Bosak. Zresztą narodowcy jednak w krajach Unii Europejskiej mają nikłe poparcie, a nawet jeżeli mają, takie jak kraj jak Francja, to w wielu sprawach, na przykład odnośnie LGBT, mają znacznie bardziej liberalne poglądy niż polski ruch narodowy. W związku z tym przestańmy mówić o tym, że my, patrz, Krzysztof Bosak będzie tutaj wpuszczał łaskawie jakichś gości z zewnątrz, a innych nie wpuści, bo on nie jest od tego i nie ma takiego przyzwolenia. I generalnie rzecz biorąc, a o tolerowanie zastanych zasad społecznych i kulturowych. Prawda? Zastane zasady i podstawą tożsamości współczesnej Europy to nie jest żadne średniowiecze, dlatego że współczesna Europa jest ufundowana na ideach oświecenia przede wszystkim, a nie żadnego średniowiecza. Nikt już dzisiaj nie chce żyć i nie żyje tak jak w średniowieczu. To był dosyć koszmarna epoka, tak na marginesie, bardzo dziwny wzorzec ruchu narodowego. Jedną z podstaw tożsamości europejskiej jest różnorodność, jest szacunek dla ludzi o różnych wyznaniach, różnych kolorach skóry, różnych preferencjach seksualnych i próba zniesienia tego modelu na rzecz jakiejś jednolitej Europy chrześcijańskiej, to jest próba wprowadzenia dyktatury narodowo-katolickiej wbrew woli większości obywateli i obywatelek Europy. To jest ja tylko wspomnę, że o średniowieczu wspomniałem jako o tej epoce historycznej, w której Europa ukształtowała się. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Piotr Szumlewicz i Krzysztof Bosak byli moimi i państwa gośćmi. Rozmawialiśmy o wielokulturowości albo o multikulturalizmie. Ja dziękuję panom za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.